Witam, znajdujemy się na stoisku marki Massey Ferguson. Za moimi plecami najnowszy model w naszej ofercie, model 5709. Ciągnik wyposażony w przekładnię napędową Dyna 4. Prezentowany ciągnik posiada silnik 3-cylindrowy o pojemności 3,3 litra, o mocy maksymalnej 95 koni mechanicznych. Jest to połączenie, można powiedzieć, takiego tradycyjnego ciągnika kompaktowego, uniwersalnego, z bardzo fajną, łatwą w obsłudze i komfortową przekładnią Dyna 4. Silnik spełnia oczywiście aktualne normy emisji spalin dzięki zastosowaniu układu SCR, który zajmuje się neutralizacją spalin. Cały układ SCR został umiejscowiony z prawej strony pod kabiną tego ciągnika. Dzięki temu nie ogranicza nam widoczności. Maska jest niska, opadająca do przodu ciągnika. Również rura wydechowa jest bardzo wąska, smukła, poprowadzona przy słupku kabiny, dlatego w żadnym stopniu nie ogranicza nam widoczności. Dlatego mamy tutaj bardzo dobrą widoczność podczas prac w gospodarstwie czy podczas zastosowania takiego ciągnika z ładowaczem czołowym. Bardzo często właśnie ciągniki tej wielkości współpracują z ładowaczami czołowymi, a tutaj widoczność odgrywa kluczowe znaczenie. Cały układ odpowiedzialny za neutralizację spalin został umiejscowiony z prawej strony pod kabiną. Dzięki temu maska została zachowany kształt opadający ku przodowi, poprawiający nam widoczność. Również rura wydechowa jest smukła, wąska, zamontowana przy słupku kabiny, dzięki czemu nie ogranicza nam widoczności w tym ciągniku. Jak już wspominałem, zastosowano tutaj przekładnię napędową Dyna 4. Oznaczenie 4 oznacza, iż mamy 4 półbiegi zmieniane pod obciążeniem, dostępne w 4 zakresach prędkości, a zatem otrzymujemy 16 przełożeń do przodu oraz 16 przełożeń do tyłu. Ciągnik wyposażony jest w bardzo unikalny na rynku rewers elektrohydrauliczny. Jest to dźwignia Power Control. Dźwignia ta umożliwia oprócz standardowej pozycji, oprócz wyboru prędkości pozycji neutralnej, czyli wyłączenia przekładni, zmiany kierunku jazdy do przodu i do tyłu. Ponadto umożliwia nam jeszcze zmianę przełożeń podczas jazdy do przodu lub do tyłu. Także mamy wielofunkcyjną dźwignię i możemy przełożenia zmieniać zarówno z prawej strony, jak i z lewej. Ma to bardzo fajne zastosowanie podczas pracy z ładowaczem. Wyobraźmy sobie obsługę ładowacza czołowego, kiedy prawa ręka spoczywa na joysticku i steruje ładowaczem, natomiast lewą ręką możemy zmieniać kierunek jazdy i ponadto zmieniać przełożenia, czyli zwalniać lub przyspieszać takim ciągnikiem. Układ hydrauliczny prezentowanego ciągnika składa się standardowo z 2 pomp. Pierwsza niskiego ciśnienia o wydatku 32 litry na minutę obsługuje wspomaganie kierownicy i układy odpowiedzialne, układy wymagające niskiego ciśnienia oleju hydraulicznego. Druga o wydatku 58 litrów na minutę obsługuje nam tylny podnośnik oraz wyjścia hydrauliczne. Ciągnik może być wyposażony w 3 pary wyjść hydraulicznych. Dodatkowo w opcji mamy trzecią pompę hydrauliczną, która w bardzo znaczący sposób zwiększa nam prędkość pracy ładowacza czołowego czy prędkość pracy maszyn podłączonych pod tylne wyjścia hydrauliczne. Tak jak wspominałem, jest to trzecia pompa hydrauliczna, której wydatek wynosi 42 litry na minutę, a zatem łączymy pompę numer 2 i pompę numer 3. Razem uzyskujemy wydatek 100 litrów na minutę do obsługi ładowacza czołowego. Dzięki temu, pracując z ładowaczem czołowym, nie musimy zwiększać obrotów silnika, żeby uzyskać wydajne, szybką pracę ładowacza czołowego. Podnośnik w prezentowanym ciągniku ma udźwig 4 tony 300. Ramiona tylnego podnośnika zakończone są hakami. Mamy możliwość sterowania podnośnikiem z zewnątrz, z błotników. Mamy tutaj podnośniki, przyciski podnoszenia oraz opuszczania tylnego podnośnika. Prezentowany model wyposażono w amortyzację kabiny. Jest to prosty układ mechaniczny, bardzo wydatnie poprawiający komfort jazdy takim ciągnikiem po drogach publicznych. Prezentowany ciągnik posiada maskę, która opada do przodu. Dzięki temu mamy bardzo dobrą widoczność podczas pracy z ładowaczem czołowym w dolnej pozycji. Ponadto wyposażono go również w przeszklony dach, czyli tutaj taką dużą panoramiczną szybę u góry. Dzięki temu mamy bardzo dobrą widoczność podczas pracy z ładowaczem czołowym w górnej pozycji.
Ciągnik wyposażony jest w regulację kolumny kierownicy. Mamy regulację w dwóch płaszczyznach, regulacja kąta pochylenia oraz regulacja teleskopowa. Wspominałem o dźwigni Power Control. To jest właśnie tutaj ta dźwignia. W tą dźwignią wybieramy pozycję neutralną. Możemy wybrać kierunek jazdy, jazda do przodu lub do tyłu. I ponadto podczas jazdy, w trakcie prowadzenia tego ciągnika, możemy zmieniać przełożenia, możemy zwiększać lub zmniejszać przełożenia, także mamy bardzo wygodną obsługę tego ciągnika z lewej strony. W tym miejscu mamy dźwignię w kształcie litery T, służącą do obsługi przekładni napędowej. Zmiana przełożeń jest bardzo prosta. Aby zwiększyć przełożenie, zwiększyć półbieg, popychamy do przodu, żeby zmniejszyć, popychamy do tyłu. Ponadto w momencie, kiedy chcemy przełączyć cały zakres przełożeń, naciskamy ten tutaj przycisk kciukiem, jednocześnie popychamy dźwignię do przodu, jeżeli chcemy przyspieszyć, lub do tyłu, jeżeli chcemy zwolnić, przełączyć na niższy zakres prędkości. Kolejny element wyposażenia to tu taka pomarańczowa dźwignia od gazu ręcznego. Ponadto obok niej mamy przycisk pamięci obrotów silnika, pamięć obrotów A, którym możemy ustawić i zapamiętać określone obroty silnika. Po kolejnym naciśnięciu ciągnik automatycznie wraca do ustawionej prędkości obrotowej silnika. Ciągnik może być wyposażony w trzy pary dźwigni, trzy pary wieś hydraulicznych. Mamy tutaj mechaniczne dźwignie służące do sterowania tymi dźwigniami. W tym miejscu mamy panel do obsługi tylnego podnośnika, przycisk służący do podnoszenia, opuszczania, a także mamy przyciski służące do regulacji głębokości pracy. Te dwa przyciski służą do elektrohydraulicznego załączania przedniego napędu oraz blokady mechanizmu różnicowego. W tym miejscu mamy joystick do obsługi ładowacza czołowego, czyli wykonując ruchy do przodu, do tyłu, podnosimy, opuszczamy ładowacz. Prawo, lewo to jest wychylanie elementu roboczego. Dodatkowo od tyłu mamy przyciski służące do obsługi trzeciej sekcji hydraulicznej. Ten tutaj przycisk z żółtą częścią w środku to jest przycisk, który służy do załączania wałka WOM. Na prawym słupku od samego dołu mamy zamontowany przycisk służący do wyboru prędkości wałka WOM. Mamy trzy prędkości do dyspozycji: 540, 540 oraz 1000. Stacyjka. Następnie mamy panel EHR. Trzy potencjometry. Pierwszy służący do ustawiania wysokości podnoszenia. Drugi to jest szybkość opadania. I trzeci potencjometr służący do regulacji czułości tylnego podnośnika. Powyżej mamy włącznik oraz kontrolkę informującą o załączeniu amortyzacji w transporcie tylnego podnośnika. I następnie wyżej mamy przyciski służące do włączania świateł roboczych. Następnie na prawej konsoli mamy kolejny przycisk, pomarańczowy przycisk służący do włączania funkcji stop and go. Czyli po naciśnięciu tego przycisku, aby zatrzymać ciągnik, wystarczy nacisnąć pedał hamulca, zmienić kierunek jazdy i kiedy puścimy pedał hamulca, ciągnik pojedzie w przeciwnym kierunku. A zatem, aby zatrzymać ciągnik, nie musimy naciskać sprzęgła, nie musimy obsługiwać rewersu, tylko wystarczy nacisnąć pedał hamulca i rozłączamy napęd i ciągnik zatrzymujemy. Kolejny przycisk, niebieski przycisk sumowania wydatku pomp. Bardzo fajna funkcja, gdybyśmy pracowali właśnie z ładowaczem czołowym. Wspominałem Państwu, że mamy tutaj możliwość zamówienia takiego ciągnika z układem trzech pomp hydraulicznych. Ten niebieski przycisk służy do sumowania wydatku dwóch pomp i w takim układzie mamy sumowany wydatek 100 litrów na minutę, który obsługuje tylne wyjście hydrauliczne lub ładowacz czołowy. Praca takim ładowaczem będzie zdecydowanie wydajniejsza, ładowacz zdecydowanie szybciej unosimy lub otwieramy element roboczy. W tym ciągniku mamy zamontowany fotel pneumatyczny, który w połączeniu z amortyzacją kabiny znacznie podwyższa komfort pracy tą maszyną. Ponadto mamy siodełko dla pasażera, bardzo ładnie składane, w bardzo fajny sposób. Wystarczy taki prosty ruch, odwracamy i w tym miejscu może bardzo bezpiecznie podróżować pasażer. Ma bardzo dużo miejsca przed sobą na nogi, jak i też spokojnie na wysokość, na głowę. Tutaj mamy bardzo dużo miejsca, także w bardzo wygodny sposób możemy podróżować z pasażerem. W momencie, kiedy chcemy wysiąść, ponownie składamy ten fotel w ten sposób i mamy bardzo szerokie wyjście tutaj z kabiny, także możemy bardzo sobie swobodnie z kabiny tego ciągnika opuścić. Ciągnik wyposażony również standardowo w lusterka szerokokątne.
Jest to wymóg norm bezpieczeństwa, wymóg nowej homologacji, że w tych lusterkach mamy bardzo dobrą widoczność do tyłu na wszystkie elementy ciągnika.